Witajcie tutaj OpenSparwiere, a to jest Battlefield 3, yeah, a nareszcie wracam na YouTube'a po takiej przerwie wywołanej problemami sprzętowymi, jak zresztą pewnie wiecie. To co tutaj mówić? Mam parę spraw tutaj do omówienia, które są w miarę ważne. Pierwszą sprawą jest to, jaką będę miał przyszłą serię. Więc wysłałem taki odcinek, w którym prosiłem was o to, abyście napisali jakieś ciekawe sugestie co do jakichś nowych gier. No, dostałem tam parę ciekawych, tam Far Cry 2, Deus Ex, ale jest to trochę mało. Chciałem jeszcze wybrać, najwyżej potem zrobię głosowanie z tych takich najciekawszych, które mi przypadły do gustu. No tak, ponieważ no jak mam ten dobry komputer nowy, no to będę go wykorzystywał dobrze. Jak ktoś jest ciekawy, jaki mam specyfikacje techniczne, no to zapraszam do mojego profilu. Tam po prawej stronie są napisane dwa sprzęty. Tam ten numer jeden to jest jaki miałem wcześniej, a numer dwa jaki mam akurat teraz. Więc no zmiana jest dosyć duża. Tak. No co tu jeszcze dużo mówić? Chciałem ogólnie powitać bardzo tych moich nowych widzów, którzy tutaj przybyli. Pewnie. Kurde. Ja. Ktoś jakiś tam mi zwiał, się go boję. Osiem. Chodź tu! Dobra. Kim tutaj oni się tam nie zobaczyli? No dobra. Kurde, o shit. Skąd? O, helikopter. Ojku, granat, ale to nie z tej strony, dobra. Tu jesteś. Ty jest jakiś. To ty, kurde, wróg jest! Kurde, a tutaj z tego. Coś co ja tu wszystkich ciągnę, no to. Ogólnie miło. A! Kurde, ale teraz już nie trafiłem. Ale dobrze, zacząłem tutaj to. Gość. Nie, jak to miał. Mniej miał HP niż 51. Aha, i jeszcze się zastanawiam taką jedną serią niezobowiązującą ze Skyrima. To byłoby tak, żebym czasami wrzucił jakiś taki odcinek, taki ni to informacyjny, ni to taki, żeby po prostu pokazać, jak mi idzie w tej grze, tam coś ciekawego, co mnie spotkało. No, długo się przekonywałem dosyć do tej gierki, tam pytałem się opinii kolegi, tam recenzje sobie czytałem. Oglądałem tam gameplaye m.in. właśnie Rocka. Takie niezobowiązujące, żeby po prostu no, wiedzieć jak to wygląda. No i myślę, że skoro Wiedźmin mi przypadł do gustu, bo ogólnie w RPG-ach to nie gustowałem tak bardzo wcześniej, ale skoro Wiedźmina polubiłem, to może też będzie będzie podobnie z tym, ze Skyrimem. Jeju! Ale się tutaj wkopałem. Teraz zacząłem grać właśnie snajperem niedawno. Jakieś dwa dni temu. Drugi level mnie zabił, nie. Dwa dni temu zacząłem grać właśnie snajperem. Powiem, że no nawet nieźle. Tutaj, żeby coś odblokować, muszę tak zagrać, bo na razie mam słabe te bronie, słabe jakieś dodatki, czy w ogóle całą tą klasę mam słabą. Mam. Ty dostał. Aha, bo tutaj są te naboje. A? Właściwie to nie wypuścił flar, albo ich nie miał. Może tutaj wysiądę sobie gdzieś. Wow. Skąd to strzelają? Jeju. A, chyba padnę. Chociaż, kurde. O, jest. Dobra, nie padłem, ale nie jest dobrze.
Jestem w takim słabym miejscu do snajpienia. Muszę się nauczyć znajdować jakichś fajnych miejsc do kampienia, bo na razie to biegam z tym snajperką. Czasami widzieliście, że raczej tutaj używam pistoletu niż snajperki, więc teraz może spróbuję jakoś inaczej ich podejść. Wezmę sobie może jakieś autko. No. Dobra. Mam autko. To czołg się zwalił. Znaczy nie czołg, tylko helikopter się tutaj zwalił na głowę. Dobra. Myślę, że coś tutaj spróbujemy. Może. Jakie tutaj strzały były już? O, tam jakiś. Mhm. Kurde, no. Wysuń się. No i padł już. Ale. Shit. Skąd to? Kurde, jakiś snajper do mnie strzela chyba. Tylko nie wiem skąd. Shit, no to fajnie. Tutaj wkopałem się dosyć nieźle. Przygwoździł mnie. Tu jakiś po jeszcze gościu jest po mojej lewej. A tam gdzieś kampił w górach, ale ham. To ja nie miałem szans go tutaj znaleźć, a on miał jak na łóżce tutaj. Znaczy co jak na łóżce? Co? Miałem tutaj ładnie wystawionego. Tu na górze jesteś. No chodź. Kurde. Może go zabili? Nie, dlaczego? Kurde, jest. No. Jezus. Gdzie on jest? Aha! Ma 91. Kurde, ale no. Muszę się wziąć w garść. Dobra, może zmienię klasę jednak, bo coś mi tutaj na tej mapie nie idzie. Nie idzie snajperem zbyt dobrze. No to weźmiemy sobie moją tutaj klasę koronną za moją ulubioną bronią dla wsparcia. Tam mam chyba już 3 gwiazdki dla niej. Teraz spróbujemy wbić 4. O, widam. No! Ale celność. Ty, mój wróg. Chciałem po raz. Zniknął. No. Zniknął, rzeczywiście. A. Ten celownik jest, kurczę, słaby na bliskiej odległości. A, z biodra tutaj teraz nie strzelałem. Dobra, no troszeczkę tutaj się zrekompensowałem za te wcześniejsze. Jejku, on mnie 4 razy już mnie zabił. Minister. Dobra, to jest 4. i ostatni raz, tak? Dostrolujemy jakoś. Dobra, mamy cel. No ja nie mam coś ostatnio szczęścia do tych drużyn, zawsze do jakiej drużyny ja dołączam, to zawsze przegrywa ta drużyna. Kurde. Shit. Ale gdzie on biega? Nie uciekaj. Jeju! Jeju, nie wiem co to się działo w ogóle.
nikogo nie widziałem tutaj, to było dziwne bardzo. Nie no, tam się troszkę wkopałem, bo tam ich było zdecydowanie za dużo. Sobie nie zdawałem troszkę z tego sprawy chyba. Wow. Dobra. Teraz nas jest więcej. Powstał. Przygwożdżenie. Wow! Da fuck! Jeju, gdzie? Jest, nie widzę. Kocham Battlefield za taki chaos, co się dzieje. Teraz czołgi nam od tyłca zajeżdżają, no pięknie po prostu. This is chaos. O, może tutaj jakiegoś mi się uda. Zabili go i uciekł. O, kończy się już runda. No to dobra, myślę, że to będzie taki filmik dosyć... Znaczy nie wiem, ile w sumie on trwa nawet. No ale taki odcinek informacyjno... powrotny. Mam nadzieję, że się wam spodobał. O Jezu! No, to było dobrze, że nagrywałem. Nie, i na samym końcu mam taki piękny kill. O kurde. To się gościu zdziwił. 8-7. No i pięknie wyprowadziłem swoje kadera tym właśnie sposobem na plus. Dobra, więc dzięki za obejrzenie tego jakże tego materiału. No ale ja dosyć fajnie się przy tym bawiłem. Mam nadzieję, że wam się spodobał. Tak jak mówię, oceniajcie go dobrze, piszcie komentarze. No i tyle, i subskrypcje też mile widziane, abyście pozostawili, bo wtedy będzie więcej filmików, będą lepsze, ciekawsze, dłuższe i wspanialsze. Więc dzięki za uwagę, mówił do was OpenSparviere, ja się z wami żegnam. Yo, motherfucker!